Druk nr 422, projekt zarządu w sprawie korekty uchwały 331 dotyczących podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy trzeciej promieni czerwonej przewidzianej do realizacji w 2013 roku. Paragraf pierwszy anuluje się zadanie pod nazwą zakup samochodowego rejestratora wideo na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji na kwotę w wysokości 500 zł. Paragraf drugi tworzy zadanie pod nazwą zakup sprzętu wizyjnego na Straży Miejskiej, kwota 500 zł. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Karolina. Bo ja mam takie pytanie, bo ja nie mam nic przeciwko oczywiście, jeżeli chodzi o tentowanie naszych służb porządkowych, bo to jest kolejny projekt uchwały łącznie z poprzednim, kiedy przesuwamy środki na jakąś służbę porządkową i są to środki, o których nigdy nie słyszałam, że te służby potrzebują. Więc po prostu przesuwamy na zasadzie, a nóż im się przyda, czyli znowu na łapie capu, czy to się bierze z jakichś uzgodnień z tymi służbami, które mnie nie dotyczyły. Mogę wyjaśnić? Jasne. Znaczy to był, akurat to było ustalane w trakcie rozmów ze Strażą Miejską. Na przykład mamy taki, taką część naszej dzielnicy jak w Sudu Dominikańskiej, tam mamy część takie zalesione, trochę odleglejsze i Straż Miejska chcąc na przykład zatrzymać czy namierzyć jakby sprawców wykroczeń różnego rodzaju, musi z dalsza powiedzmy obserwować ten teren, bo w przypadku na przykład skorzystają z samochody, podjadą blisko, są zauważeni i sprawcy uciekają, więc tak, choć tutaj o lornetkę generalnie, ona już pomoże bardzo w penetracji w cudzysłowie tego terenu. Ale czy jakieś pismo nie to było, nie przyszło to do Komisji Bezpieczeństwa, nie było pismo, było to na prośbę telefoniczną pana kierownika Janasa, no i wyszliśmy w tym kierunku. Czyli Mariusz Janas jest cały czas kierownikiem. Mariusz Janas jest kierownikiem. Nie, było to... Mariusz Janas jest kierownik referatu. Referatu, ale nie naczelnik całego sprawy u nas. Ale kierownik referatu? Dobrze, pani radna, informacje chyba, które przedstawiłem, nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania? Był wcześniej pan Paweł Kuczyk. Proszę bardzo, tak naprawdę, bo Tutaj mamy korektą tutaj zarządu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. Czy jeszcze dalej są jakieś uwagi? Chciałam zapytać, dlaczego te sprawy nie są omawiane na komisjach? Otóż tyle się zatworzyło komisji, że się nie powinno pomijać prac komisji. Muszą się czymś zajmować i tutaj popieram radę Karoliny, że on po prostu przynajmniej jakieś uczciwość by nakazywała, żeby chociaż przewodniczący komisji wiedział, na co te środki są przeznaczone i jakie są zdane. Wystarczy zadzwonić albo wystarczy maila przed sesją, jest. Jesteśmy zasypywani mailami o uchwałach Rady Miasta Krakowa. Jeśli chodzi o nasze działanie o dzielnicę, to jest cicho szale, są podejmowane uchwały za 5.12. Przepraszam najmocniej, tu nie są uchwały podejmowane. Uchwały podejmuje cała Rada. Uchwały podejmuje cała Rada. Projekty uchwał przedstawia tutaj zarząd. Jeżeli pani... komisja. Przepraszam pani radna, ja nie wchodzę pani w słowo, bardzo bym prosiła, aby pani też była tak uprzejma, nie przerywała mi. Projekty uchwał, które przedstawił zarząd, no było w tak krótkim czasie, mieliśmy jedną sesję niedawno, teraz praktycznie po 12-13 dniach jest następna sesja. Komisje, które się spotkały, no wydaje mi się, że w terminie by komisje nie zdążyły tego zrealizować, to jest jedno. Chociaż nie uważam, żeby akurat nie podjęły stosownych dobrych projektów uchwał. A drugie, co do powołanych nowych komisji, te powołane komisje dopiero otrzymują odpowiednie dokumenty, które analizują. Jest tam komisja, zresztą w dalszych dokumentach państwo też zapewne będę przedstawiał te słowa przewodniczących komisji, którzy brali tutaj udział w realizacji tych projektów uchwał. Proszę bardzo, pani radna Karolina Wozekiewicz. Gdzie to był zarząd? Był w czwartek,
przypadku zarząd. Okej, to może, skoro mamy dzień dobry, tak? Bo właśnie moja rada jest taka, jeżeli na zarządzie powstaje uchwała, która dotyczy jakiejś komisji, to może tą uchwałę wysłać maila do członka, przewodniczącego komisji, żeby on zapytał swojej komisji, jeżeli zdąży, w zasadzie już opinii. Wtedy nie musimy przyjść procedurze, że to jest uchwała komisji, no bo pewnie dostali w jego wypadku, nie zdaje sobie sprawę, ale jest informacja, tak? Przewodniczący komisji jest taka uchwała, zapytaj swoich członków. Jak opiniujecie, tak nieformalnie po prostu, nie? Tak po prostu po ludzku komunikacyjnie po prostu powiedzieć i będzie sprawa z głowy, już nikt nie będzie miał pretensji, że później nie wiedział, nie? Znaczy, z przyjemnością udałbym się na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, gdy otrzymał taką informację i przedstawiłem te projekty. Ale ja nie wiedziałam, że wy macie te środki, więc ale nie, na przykład ja bym prosił, jeżeli jest możliwe, państwo potrzebujecie jakieś informacje, to chcesz informować. Czy przyjdzie ktoś z zarządu, czy przyjdę ja, to nie ma znaczenia. Ale ja nie poprosiłam, ja prosiłam, że jeżeli zarząd przygotowuje jakąś uchwałę, która dotyczy działalności jakiejś komisji i komisja o tym nie wie, to wystarczy po zarządzie wysłać maila do przewodniczącego tej komisji: słuchaj stary, zrobiliśmy uchwałę, która dotyczy twojej działki, co ty na to i co twoja komisja na to. Jeżeli nie zdąży do tego czasu ukonstytuować komisja, która to formalnie przypuści, to chociaż nieformalnie przewodniczący zapyta swoich członków, co my na to. Puszczamy, wszyscy są zadowoleni. Myślę, że postaram się tutaj pani przewodnicząca tej sprawy. Czy jeszcze są jakieś głosy? Radny Walter na radny. Tak, bo tutaj powiedzmy, pokażcie na tym przykładzie tej uchwały, jak wyglądała moja praca, jak nie sądzę na tę pracę. Pierwsze spotkanie w sprawie tego MPK odbyło się jakieś 4 miesiące temu przed sesją. Zaproponowałem MPK automobilowa żony na 500 zł, kupiłem rejestratora, takiego jak są samochody, do wrócenia do góry. Autobusa krótki. Zamiast wydawać 10-15 tysięcy złotych, które kosztuje monitoring, to był właśnie sposób, żeby chociaż część autobusów był właśnie taki monitoring. Ja bym to program dotarzony, tak że odnosi się do złotych, jakby tarcza, że absolutnie chcą ten projekt wejść. Klasycznie była przeznaczona kwota 500 zł. Później się okazało, że nie możemy dać pieniędzy bezpośrednio MPK, ponieważ MPK ma bardzo dziwny status prawny, jest to niby spółka miejska, ale jednocześnie nie jest to spółka miejska, czyli zadłużenia MPK, nie jest to też zadłużenie miasta Krakowa. Więc nie mogliśmy pieniędzy bezpośrednio przekazać. Spółka jakaś konstrukcja, taka nie może być bezpośrednio. Więc ja zaproponowałem, że przekażę. Przepraszam, gdzie wpłynął wniosek. Formalny wniosek o zakończenie dyskusji, musimy go się głosować. A kto zgłosił ten wniosek? Trzech radnych wprowadziło tutaj wniosek. Przepraszam, to jest za zamknięcie dyskusji, przejście do głosowania, do testowania. Przepraszam, to już jest... o podniesienie ręki. Już jest szczyt kasku. Panie głosuję, przepraszam. Przepraszam, panie. To jest za... Tak wygląda właśnie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Więc przystąpmy do procedowania tej druku numer 422. Kto jest za poparciem druku wraz z poprawkami? Poprawkami zarządu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta.